Patrzcie tylko na ten serbski tasak. Myślę, że to jest serbski. Tym razem słonina i prawda. Kawa z rana wchodzi naprawdę fajnie. Jajecznica na słoninie z dobrym domowym chlebem. Chyba moja jedna z ulubionych kombinacji na ten moment, jeśli chodzi o pozycje śniadaniowe, tak zwane śniadaniówki. Czegoś takiego nie ma. Można się bawić w delikatną jajecznicę wolną na maśle, ale też można bawić się w prawdę innego podejścia, gdzie jajka są ścięte w przeciągu sekund na mocno rozgrzanej, wytopionej, pachnącej słoninie. Czegoś takiego nie było przynajmniej teraz, za dawnych czasów naszych dziadów, pradziadów, w zależności gdzie się mieszkało. Czy byli to kresowiacy, babcia na przykład jest z Tarnopola, ale nigdy nie gotowała, druga jest z Lubelskiego. I tam już był piec, była chałupa, była słonina i były właśnie takie jajka. Serbski tasak, odpowiednie miejsce dla niego, jeśli chodzi o Bolesławiec, bo tutaj, jak już wcześniej wspominałem, przecież jeszcze w latach 60. na ulicy słyszany był język serbski. No ale to taka historia, którą może kiedyś po prostu opowiem, jak było, ale patrzcie, jak pracuje ta cudowna maszyna, patrzcie, jak wygląda ta cudowna słonina, jak on kroi, jaką ma powierzchnię tnącą, jak leci. Oczywiście technika jest inna niż zwykłego noża, czy to jest santoku francuski, czy japoński, tasak serbski, inna prawda człowieka sukcesu. Z poszewką można zabierać na różne akcje wypadowe, czy leśne, czy rybne, czy działkowe, czy wyjazdowe. Zawsze może być fajna zabawa, bo jaki prezent jest najlepszy? Oczywiście żenusz. Słonina w kostkę, słonina prawdziwa, słonina inna. Patrzcie, jak to fajnie leci. Będąc w gościach u ludzi, gdzie nie ma ceramiki, czuję się trochę dziwnie. Tutaj wytapiamy prawdę, wytapiamy inny styl. Cudowny serbski, do tego talerz z Mileny, chlebek domowy, słonina pracuje. Słonina mówi, chce się też bawić, jestem zapomniana, ale przecież nie jestem aż taka zła. Doceń mnie, pokochaj i rób. Coraz częściej jajka tutaj muszą być dobrze rozbite, rozkłócone, rozszczepane. W ceramice fajnie to wygląda, słoninka się wytapia i ten tłuszcz jest czysty, jest cudowny, jest pierwotny, jest prehistoryczny, jaskiniowy, perlowski w zasadzie, wiejski, kalosze, dom zły w pewnym sensie. Jemy, ucztujemy, bawimy się na całego, do tego sól, pieprz, śniadanko wchodzi na bogato, na fajnie, na inaczej. Inny level, innej prawdy. Dlaczego nie ma masła? Bo po prostu nie miałem, jakby było, to by było na grubo, poszedłbym szeroko. Tym razem inaczej. Chleb cudowny, dawno mi tak nie wyszedł.